komentarzy o Zielonej Górze. Zielonogórscy dziennikarze i naukowcy odpowiedzą na Wasze pytania. W studiu akademickiego Radia Indeks gościmy Mariusza Marchewkę, radnego Platformy Obywatelskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry, witam Ciebie i oczywiście korzystając z okazji, że dzisiaj wielkie święto, wszystkim Paniom życzę wszystkiego najlepszego. Właśnie, część ludzi twierdzi, że to relikt poprzedniej epoki, a druga część z kolei mówi, że to nie ma najmniejszego znaczenia, bo przecież to bardzo pozytywne święto. W której grupie Ty się znajdujesz? Ja bardzo lubię to święto ze względu na fakt, że w tym dniu jest pretekst, okazja, żeby zawsze uszczęśliwić parę pani kwiatkiem czy czymś słodkim. Natomiast myślę, że panie jak najbardziej też lubią to święto, jeżeli nie przekracza się jakiejś granicy, czyli jeżeli jest miło i sympatyczne. Mm-hmm. Okej. Zanim jeszcze przejdziemy do tych miejskich tematów, których trochę jest, ja chciałem się zapytać, czy radni interesują się i czy rozmawiają na przykład między sobą o wyborach rektora na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czy to jest temat, którym radni się interesują, czy kompletnie nie? Uniwersytet Zielonogórski w ogóle jest tematem, który często wkrada się na posiedzenia komisji, czy na sesje Rady Miasta. No, między innymi ze względu na fakt bardzo ścisłej współpracy pomiędzy samorządem, czy to naszym zielonogórskim, czy województwem lubuskim. Bo przecież żaden z tego tria nie działa sam, więc skoro powstaje kierunek lekarski, no to finansuje go w pierwszej fazie województwo lubuskie, ale teren przekształca dla Uniwersytetu Rada Miasta Zielonej Góry. Więc ta współpraca jak najbardziej jest. No i to zainteresowanie wyborami rektora jak najbardziej jest słuszne. I co tam się w kuluarach mówi? No, samych informacji z kuluarów zdradzać niestety nie będę na temat tego, kto za którym kandydatem jest. Poczekajmy na wyniki i wtedy pewnie okaże się, kto najmocniej gratuluje nowemu rektorowi. Będzie wiadomo, kto w kuluarach trzymał za niego kciuki. A jakimi cechami nowy rektor się powinien wykazać? I czy to będzie też taka trudna kadencja, jak dwie poprzednie, czy będzie trochę łatwiej nowemu rektorowi, jak sądzisz? Każda kadencja nowego rektora na pewno jest trudna, bo zawsze pierwsza faza, czyli to wejście w nowe buty, zawsze nastręcza kłopotów. Natomiast przed rektorem kilka ważnych rzeczy. No tak jak mówię, kierunek lekarski to jest sprawa, której do tej pory w Zielonej Górze nie mieliśmy i myślę, że pójście w tę stronę, czyli właśnie jeszcze zacieśnianie tej współpracy pomiędzy samorządem a uniwersytetem, to będzie kierunek, który obierze nowy rektor. No i te rozmowy na pewno nie będą proste, łatwe i przyjemne, bo wszędzie tam, gdzie będzie się rozmawiało o finansowaniu, na pewno będzie trudno. Natomiast trzymam kciuki za każdego, kto te wybory wygra. Dobra, to teraz trochę zmienimy temat. Jakiś czas temu u nas w rozgłośni gościli inni dwaj radni z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to Filip Gryko i Radosław Brodzik. Oni postulują, żeby dofinansować bachanalia. To akurat kwota około 20 tysięcy złotych. I teraz chciałem się zapytać, czy to twoim zdaniem jest jakaś realna pomoc, jeżeli chodzi o bachanalia, których budżet wynosi około 200 tysięcy, czy po prostu gdzieś tam interes polityczny? No to najpierw się odniosę do tego, że tutaj czuję się trochę lepszy, bo ja się nie spóźniłem, a miałem okazję słuchać i wiem, że jeden z radnych na tą audycję niestety przyszedł mocno spóźniony, ale już i to można by traktować politycznie, natomiast udział miasta w takiej imprezie jak Bachanalia być musi. Kwestia 10% finansowania to jest dosyć sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę te imprezy, które pieniędzy ze środków budżetowych miasta Zielona Góra w ogóle nie dostały. Natomiast 20 tysięcy zł to stawia uniwersytet, stawia organizatorów, parlament studencki w czołówce osób, organizacji pozarządowych, które te finansowania otrzymały, bo 20 tysięcy złotych to jest kwota, która nie powtarza się dosyć często w tych wnioskach o dofinansowanie i myślę, że znaczące mimo wszystko wsparcie dla organizacji bachanaliów. Ale to wsparcie wsparciem. Ważniejsze dla mnie jest tutaj to, że miasto Zielona Góra pokazuje, że właśnie ta współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim jest bardzo dobra i że bachanalia to jest impreza, którą ono popiera, bo nawet jeżeli byśmy przekazali mniej pieniędzy, to też jest ten sygnał, że chcemy, żeby bachanalia w tej formie i organizowane przez ten sztab ludzi odbywały się w Zielonej Górze, bo to się sprawdza. A ty na majowe święto studentów się wybierzesz, czy nie?
Pewnie tak, chociaż w maju sporo różnych obowiązków mnie czeka zupełnie prywatnie i czasu będzie pewnie niewiele, natomiast zawsze staram się co roku wybrać przynajmniej jeden z koncertów. W zeszłym roku niestety mi się w ogóle nie udało, bo pamiętam, że w maju rozłożyła mnie choroba, mimo że miałem bardzo wielką chęć udziału w tej imprezie, natomiast w tym roku pewnie coś wybiorę. Szczerze mówiąc, nie znam programu, pewnie jeszcze do końca nie No jeszcze nie ma, dokładnie. Jeszcze nie ma tego programu. Dobra, jeszcze a propos tych radnych, którzy nas odwiedzili ostatnio. Oni mówili, że młodzi radni jakoś się lepiej dogadują niż ci starsi. Ty mógłbyś to potwierdzić? A to prawda, to prawda. Z czego to może wynikać? My nie mamy jakichś uprzedzeń politycznych. To nawet można zauważyć, zresztą odwiedzacie często sesje Rady Miasta i dziennikarze pewnie też to widzą w kuluarach, co się dzieje. No, radni starsi wiekiem, może nie starsi, ale od średniego wieku wzwyż, spędzają, rozmawiają w kuluarach w zasadzie w swoich klubach, natomiast ci młodzi no, rozmawiają między sobą, wymieniamy poglądy. Mało tego, od czasu do czasu spotykamy się akurat teraz z radnym Brodzikiem, miałem okazję grać w piłkę, także no, jest ta znajomość nie tylko na posiedzeniach Rady Miasta ważna, bo to, co dzieje się poza, także ułatwia nam działania. No, w tej chwili szykujemy nowy projekt uchwały zmieniającej statut, usprawniającej pracę Rady. No i bardzo mi się podoba to, że właśnie zwróciłem się do młodych radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i też do najmłodszego radnego Prawa i Sprawiedliwości. No i uzyskuję poparcie dla tej uchwały, więc nie będzie, wiem jedno, że usprawnienie pracy Rady Miasta, które na marcowej sesji pewnie zostanie przegłosowane, nie będzie miało żadnego podtekstu politycznego, bo to, co my ustaliliśmy wcześniej, właśnie w tych młodych klubach, tak to nazwijmy, no będzie miało przełożenie na decyzję już w całej Radzie Miasta. A wyobrażasz sobie na przykład taką sytuację, kiedy ci starsi, w cudzysłowie radni, też tak ze sobą współpracują, bo to chyba jednak przynosi wymierne efekty. Przynosi wymierne efekty, ale no, dzisiaj sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nagle, no, nie będę podawał nazwisk, ale na przykład była prezydent współpracuje z byłym wiceprzewodniczącym Rady Miasta bez zastrzeżeń. No wiadomo, że te poglądy polityczne się mocno wyostrzają, natomiast my przychodząc do tej Rady Miasta, to też ważna rzecz. Dla nas, dla tych młodych w większości jest to pierwsza kadencja. Tylko z Prawa i Sprawiedliwości najmłodszy radny, czyli Piotr Barczak, jest dłużej w Radzie Miasta, natomiast dla nas wszystkich jest to pierwsza kadencja, my nie przesiąkliśmy tą polityką na tyle, żeby przy decydowaniu, na którą ulicę przekazywać pieniądze, brać pod uwagę, czy przy tej ulicy więcej mieszka mieszkańców SLD, czy Platformy, czy PiSu. Dla nas najważniejsze jest, żeby te tematy były zrobione i tak samo jak bachanalia, my dzisiaj się nie zastanawiamy, czy ci studenci, którzy organizują te bachanalia, są w jakichś organizacjach politycznych, czy ich nie ma. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, że organizują coś, co w Zielonej Górze się sprawdza. Dobra, to zmienimy trochę temat. W przyszłym roku z lubuskiej mapy oświaty zniknie 77 szkół. Ja od razu uspokoję, z Zielonej Góry nie ma żadnego wniosku. Ale ja jestem ciekaw, czy to, że nie ma żadnego wniosku, to jest konsekwencja tego, twoim zdaniem, jak to wygląda, że stan finansów jest na tyle dobry, czy konsekwencja tego, że prezydent Kubicki widział, co się działo w Krośnie Odrzańskim i nie chce powtarzać tego błędu? Na pewno trochę po części jedna i druga sprawa, natomiast przyczyn pewnie jest więcej. No ja się nie dziwię, że na przykład nie wiem, likwidowana jest szkoła w Chociulach, bo Chociule dla nich zwiększanie jakiekolwiek koniecznych nakładów no może być zabójstwem dla budżetu. Natomiast tak jest. Okazuje się, że no tu trochę niestety nas karze na swój klub, na swoją partię polityczną, ale okazuje się, że niestety rząd czasem nam zrzuca na barki nowe zadania. No, chociażby, nie wiem, wymyśla, że trzeba dać nauczycielom podwyżki. Bardzo fajnie, miło i przyjemnie. Ale nie daje pieniędzy. Nie idą pieniądze. No na szczęście miasto Zielona Góra może sobie z tym fantem poradzić, bo no, posiadamy pewne rezerwy finansowe, które nawet, tak jak widać, można na różne imprezy sportowe czy rekreacyjne przeznaczać. Natomiast my mamy też na tyle dobrą i ciekawą sytuację w oświacie, że nie tylko nie likwidujemy szkół, ale będziemy je rozbudowywać. No, zostały przekazane środki finansowe na rozbudowanie szkoły podstawowej numer 11 na osiedlu Zastalowskim. I wiem, że ta rozbudowa w tym roku na pewno już się odbędzie. Przecież oczekiwane jest powiększenie naboru do tej szkoły ze względu na rozrastające się osiedla dookoła. Natomiast no, mimo, że nie ma wniosku o formalną likwidację, no, nie oszukujmy się, by dojdzie do dwóch wygaszeń szkół. Na pewno wygaszane będzie zespół szkół specjalnych, ale tutaj nie ma się co dziwić. W tej chwili w zespole szkół specjalnych, z tego co się orientuję, jest siedmioro albo ośmioro uczniów. Także tutaj ta likwidacja no, jest poparta nie tym, że zabrakło nam na nią pieniędzy, co po prostu no, nie kalkuluje się trzymanie osobnej szkoły dla siedmiu czy ośmiu osób. Natomiast no, dalej nie wiadomo, co z CKU. No, większość z tych szkół, o których wspomniał pan redaktor przed chwilką,
Są szkoły, które w wyniku zmiany ustawy o szkolnictwie zawodowym musiały zostać zlikwidowane. No u nas CKU nie jest w tej chwili likwidowana, ale można odnieść wrażenie, że prezydent miasta chciałby je doprowadzić do jego wygaszenia. No na razie czekamy na rozwój wypadku, zobaczymy co jest. Przenosiny CKU do elektronika być może wbrew pozorom będą dla nich najlepszym rozwiązaniem. Mhm. Oświata to w ogóle taki drażliwy temat, bo nawet kiedy nie ma mowy o likwidacji, tylko na przykład o uspołecznieniu, o tym, żeby no powiedzmy szkołę, przedszkole prowadził jakiś podmiot, stowarzyszenie, fundacja, to rodzice raczej protestują. Aczkolwiek też nie wszyscy, bo jest też grupa takich, którzy to popierają. Jakie są na przykład zalety takiego rozwiązania, żeby szkołę nie prowadziło miasto, tylko jakiś podmiot zewnętrzny? Co twoim zdaniem jest lepsze? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. No mieliśmy sytuację w zeszłym roku, kiedy przedszkole przy ulicy Pieniężnego chciała poprowadzić w formie właśnie spółki prywatnej. Natomiast no, nie było zgody Rady Miasta na to, ponieważ no, budynek wyremontowany, finansowany przez miasto, no, nie może być oddany za jakieś drobne pieniądze po to, żeby prywatna przedsiębiorca robił na tym interes, skoro interes może robić na tym miasto prowadzeniu przedszkola. Chociaż akurat w oświacie nie chodzi o tym, żeby zarabiać, ale niektóre przypadki na to pozwalają. No jeżeli ktoś otwiera szkołę całkowicie sam, w swoim budynku, no to tylko się cieszyć i trzymać kciuki za to, żeby się udało, bo gdzieś odciąża też zadania miasta Zielona Góra, ale z drugiej strony powoduje, że też mniej uczniów wpływa do miejskich szkół, a co oznacza, że można otwierać mniej klas. Mhm. Dalej idąc za tym, jest mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli, więc każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, bo może się okazać, że w jednym miejscu otwarcie prywatnej szkoły, na jakimś osiedlu, gdzie tej szkoły blisko nie ma, jest super pomysłem, ale z drugiej strony otwieranie prywatnej szkoły gdzieś w pobliżu naszego ważnego ośrodka może okazać, że zabierze chleb miastu Zielona Góra. Dobra, to teraz zmienimy jeszcze raz temat. Kilka minut nam zostało. Gazeta Wyborcza pod koniec lutego pisała o koncepcji budowy dworca Zielona Góra Główna. Brzmi to dosyć ciekawie, ale może rzeczywiście coś w tym jest. Węzeł PKS, PKP i MZK przypomina w niej prospekt z podziemnym parkingiem i przejściem ponad torami. Koszt ponad 100 milionów złotych. I tak sobie z jednej strony myślę, astronomiczna suma z kosmosu, pytanie skąd pieniądze, ale z drugiej strony myślę, to samo było z basenem i jakoś powstał. Czy rzeczywiście zmiany w tej części miasta są tak ważne i są potrzebne, i czy muszą kosztować aż tak dużo? I czy twoim akurat zdaniem to koncepcja, jest dobre? Zapoznałem się z tym artykułem wcześniej. Akurat koncepcja, która jest tam opisywana, jest koncepcją, która ma no chyba jednak więcej minusów niż plusów, bo jeżeli już on jest przygotowywany pod kolej dużych prędkości, a KDP będzie musiało mieć przecież osobną linię kolejową na całym odcinku i może się okazać, że przy dworcu po prostu nie zmieści się nam kolejne dostawianie torów i będzie trzeba tam zrobić gruntowną przebudowę. No mnie w tym artykule zaskoczyła jedna rzecz, że no, wyliczenia wszystkie, które są tam podawane, no zaczynają się od tego, ile odszkodowań należy wypłacić osobom, które mają tam prywatne działki i że akurat te konkretne trzeba wywłaszczyć, co zawsze gdzieś wzbudza moje podejrzenia. Dlaczego ktoś, kto szykuje koncepcję, zaczyna od tego, ile należy zapłacić osobom, które posiadają tam działki, dlaczego akurat o te działki trzeba zahaczyć. Jeżeli chodzi o wybudowanie dworca, takiego centrum dworcowego, Zielona Góra Główna, można to zrobić w zupełnie innym miejscu, bo przecież nie o to chodzi, żebyśmy mieli drugi dworzec centralny, gdzie w Warszawie, żeby dostać się na ten dworzec, trzeba pół godziny przejechać przez całe miasto, tak, nim człowiek tam dojedzie. Myślę, że akurat koncepcja dworca w Zielonej Górze powinna być wybudowana w miejscu, w którym no, nie będziemy zakorkowywać dodatkowo ciasnej ulicy Dworcowej i myślę, że idealnym miejscem jest na przykład teren koło elektrociepłowni, gdzie te tory można wybudować i spokojnie zjazdy na dworzec przygotować, a stamtąd skomunikować już miejskimi autobusami to nie będzie problem, ale to i tak jest melodia kilku najbliższych lat, myślę, że 5-10 lat, nie wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o samą kwotę, jest zawrotna, tam jest ponad 100 milionów, chyba nawet 140-150 milionów złotych, ale skoro pozwoliliśmy sobie na budowę basenu, czyli takiego dobra konsumpcyjnego, to
w przypadku wypracowania tej koncepcji na pewno można sobie pozwolić na wybudowanie takiego centrum Zielona Góra Główna, aczkolwiek, no, tak jak mówię, umiejscowienie tego przy ulicy Dworcowej może zrobić więcej nieszczęścia niż pożytku, bo no, zakorkujemy centrum miasta totalnie. Okej, okay, i tym akcentem kończymy kwadrans zielonogórski. Bardzo dziękujemy. Mariusz Marchewka, radny Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kwadrans zielonogórski. W każdy czwartek o 9:00. Tylko w akademickim Radiu Indeks. 1, 2, 3, my baby, no.